Dziś na dworcach mamy dobry, ale nieco przestarzały system informacji pasażerskiej, ale on przede wszystkim nie jest dynamiczny. On nie pokazuje na bieżąco opóźnień pociągów, natomiast my jesteśmy w trakcie tworzenia systemu, który pokaże to na bieżąco. Mało to będzie bardzo nowoczesnym i designerskim systemem, jeśli chodzi o tą wizualizację dla pasażera. Przecież na końcu o to nam chodzi, prawda, żeby nasz klient, czyli pasażer, był zadowolony z tego, z czego korzysta. Czy ten projekt, z którym Państwo pracujecie, to jest połączenie również lokomotyw z systemem GPS i właśnie ten przepływ informacji przez szybki internet? Jak to, proszę bardziej szczegółowo opowiedzieć, jak wygląda ten projekt? Tak, oczywiście jest to, jak powiedziałem już wcześniej, związane z lokalizacją lokomotyw. Zderzenie tej lokalizacji lokomotyw, czy też pociągów właściwie, składów pociągów z informacją dotyczącą rozkładu jazdy i na tej bazie stworzenie bieżącej informacji o pozycji pociągu i możliwości dojazdu jego w określonym czasie do stacji. W związku z czym jest to rzeczywiście zdecydowanie to, o czym Pan powiedział, no ale ta informacja musi być również klientowi przekazana, jak powiedzieliśmy. W związku z czym naszym klientem jest pasażer i on chciałby wiedzieć, czy ten pociąg jest opóźniony o 2 minuty, czy o 7 minut. Dla niego jest to czasami znacząca różnica. Czy to rozwiązanie jest bardzo innowacyjne, ale czy nie jest zbyt drogie dla grupy PKP? Ono samo w sobie jako rozwiązanie nie jest drogie, natomiast oczywiście możliwość wyświetlania tej informacji, czyli przekazania jej klientowi, wiąże się z zainstalowaniem wielu, wielu dziesiątek czy setek wyświetlaczy, które będą klienta informować. To rzeczywiście nie jest na pewno projekt tani, natomiast my zakładamy również, że ten projekt zrealizuje się w ciągu najbliższego roku. Jest to projekt na najbliższe kilka lat. W ramach modernizacji linii kolejowych, w ramach modernizacji stacji peronów mamy nadzieję, że taki projekt da się realizować. Ile może kosztować ten projekt realizowany dla PKP? Oj, to jest trudne pytanie, w zależności od tego, jak dużo miejsca byłoby na peronach i jak można by je wyposażyć, jeśli chodzi o tą informację dynamiczną. Wydaje mi się, że z naszych wyliczeń wynika, że byłby to projekt między 320 a 375 milionów złotych w całości. Przy czym, jak powiedziałem, jest to projekt przewidziany na kilka lat.